Miłosz, inauguracja ligi nie taka, jaką sobie wymarzyliście, ale chyba nie spuszcza się głów. No jasne, to jest dopiero pierwszy mecz. Uczymy się tej ligi, wyciągamy wnioski i jedziemy dalej. Nie mamy się co poddawać, bo jeszcze jest bardzo dużo meczów. Trener cię podkreślał na konferencji prasowej, że troszeczkę was zjadła trema. Czy ty zgadzasz się z tą opinią? Może troszeczkę. Myślę, że nie aż tak bardzo. No, na pewno korona dobrze funkcjonowała dzisiaj. Także no co powiem, no, wyciągamy wnioski i jedziemy dalej. Dzisiaj pierwszy mecz od 21 lat Rakowa w Ekstraklasie. Czuć było, że jest to jednak już wyższa liga niż ta, którą wygraliśmy w maju. No na pewno jest spory przeskok, ponieważ są na pewno lepsi zawodnicy, także było widać ten przeskok z pierwszej ligi do Ekstraklasy. W przyszłym tygodniu kolejny silny rywal Jagiellonia Białystok. Chyba tym bardziej będziecie mocno zmotywowani, żeby pokazać wszystkim kibicom w Polsce, jak gra w piłkę Raków Częstochowa. Tak, tak jest. Na pewno dobrze zanalizujemy Jagiellonię i będziemy jechać do Białegostoku po zwycięstwo. Nie mogę jeszcze nie spytać o kibiców, którzy stworzyli wam dzisiaj naprawdę fantastyczną atmosferę. Tak, tak, naprawdę spisali się na medal. Dziękujemy im wszystkim za wsparcie i mam nadzieję, że będą nas wspierać na kolejnych meczach. Dziękuję. Dziękuję.